Ponieważ kraj Polaków jest oddalony od szlaków pielgrzymich i mało komu znany poza tymi, którzy za handlem tamtędy przejeżdżają na Ruś, niech się zatem nikomu nie wyda to niedorzecznym, jeśli parę słów na ten temat powiem. A więc jest Polska północną częścią Słowiańszczyzny. Ma zaś za sąsiadów od wschodu Ruś, od południa Węgry, od południowego zachodu Morawy i Czechy. Od zachodu Danię i Saksonię. Od strony zaś morza ma dzikie ludy barbarzyńskich pogan, Pomorze i Prusy. Kraj to wprawdzie lesisty, ale niemało przecież obfitujący w złoto i srebro, chleb i mięso, w ryby i miód, a pod tym zwłaszcza względem zasługuje na wywyższenie nad inne, że choć otoczony przez tyle ludów chrześcijańskich i pogańskich, wielokrotnie napadany przez wszystkie naraz i każdy z osobna, nigdy przecież nie został przez nikogo ujarzmiony w zupełności. Kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny, wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy mleczne, owce wełniste. Taką Polskę widział w XII wieku cudzoziemiec. Nasz pierwszy dziejopis, Gal Anonim. Opis ten chyba bez większego ryzyka można odnieść również do Polski wieku X. A był to ważny wiek. W latach 60. tego stulecia kończył się proces formowania polskiej państwowości. Młode państwo wkraczało na karty historii pisanej. Nawiązywało pierwsze kontakty z kulturą europejską. Warto bliżej przyjrzeć się temu procesowi, śledząc pozostawione ślady epoki wczesnopiastowskiej wśród kamiennych murów i pożółkłych ksiąg. Niestety, relikty są nadal skąpe, a i dostęp do nich często nie jest łatwy. W prezentowaniu sylwetek pierwszych piastów, budowniczych państwa polskiego, będziemy z konieczności posługiwali się drzeworytami z XVI wieku. Dawna historiografia zaczynała dzieje Polski od Mieszka I. Istotnie, za jego rządów w drugiej połowie X wieku obcy kronikarze zanotowali po raz pierwszy fakty związane z naszym krajem, jak wyprawy wojenne Mieszka czy chrzest Polski. Tymczasem Mieszko był władcą dziedzicznym i to już w czwartym pokoleniu. Miał poprzedników, którzy jednoczyli rozproszone plemiona, dali początek organizacji państwowej, wznosili grody.
Do najbardziej rozbudowanych należał gród w Gnieźnie. Oto fragment wału o konstrukcji przekładkowo-hakowej z tego okresu. Ciągłość osadnictwa w Gnieźnie stwierdzono od VIII wieku. Tak więc początki historii Polski sięgają daleko w przeszłość. Pisał profesor Kostrzewski. Jest bowiem po prostu niemożliwe, aby państwo Mieszka I, opisane jako najrozleglejsze z zachodniosłowiańskich przez Ibrahima ibn Jakuba, stworzone zostało z niczego przez pierwszego historycznego władcę Polski. Zanim wiadomość o państwie polskim dostała się do źródeł pisanych, tworzyło się ono z pewnością przez kilka pokoleń, rosnąc na drodze podbojów sąsiednich plemion polskich przez księcia gnieźnieńskiego. Najstarszy znany nam opis tych wydarzeń znajdujemy w kronice Galla Anonima. Po tym wszystkim młody Siemowit, syn Piasta, wzrastał w siły i lata i z dnia na dzień postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że król królów i książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa. Siemowit wtedy, osiągnąwszy godność książęcą, młodość swoją spędził nie na rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej, zdobył sobie rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek przed nim. Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak godnością. Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię. Siemowit, Lestek, Siemomysł, poprzednicy Mieszka. Naukowcy są zgodni, że rządy ich obejmowały lata od połowy IX do połowy X wieku. Był to burzliwy okres rywalizacji różnych plemion o prymat nad pozostałymi i o zjednoczenie w jeden organizm państwowy. Ostatecznie dzieła tego dokonali Polanie. Zastanawiając się nad początkami państwa polskiego, musimy podjąć próbę odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób doszło do połączenia się wielu przecież plemion w jeden większy organizm państwowy. Pytanie to stawiają sobie historycy i próbują znaleźć odpowiedź w świetle źródeł pisanych, bardzo niestety skąpych. Stawiają sobie je także archeolodzy, próbując znaleźć prawdę na podstawie zabytków, na podstawie wykopalisk. Wydaje się, że istnieją pewne przesłanki, które umożliwiają nam jakieś przyjrzenie się temu procesowi sprzed wieków. Uważa się bowiem, że śladem owej unifikacyjnej akcji Piastów gnieźnieńskich, która przecież musiała mieć charakter przemocy, bo trudno wyobrazić sobie inaczej tę unifikację. Otóż, że śladem tej akcji są pozostałości po spalonych grodach, groziska, które kryją sobie ślady pożogi pewnowojennej. Znajdujemy takie groziska na terenie Wielkopolski, znajdujemy je w innych dzielnicach Polski, w ziemi lęczyckiej na przykład, i być może są to rzeczywiście ślady tego procesu dziejowego, który leżał u początków powstania ponadplemiennego państwa piastowskiego. Pewności nie mamy. Są to wszystko jednak mniej lub bardziej prawdopodobne przypuszczenia. W wyniku akcji zbrojnej państwo Polan, a więc dzisiejsza Wielkopolska i Kujawy, rozszerzyło się na późniejsze ziemię sieradzką i łęczycką oraz Mazowsze i Sandomierszczyznę. Mieszko objął więc terytorium rozległe. Jego poprzednicy przekazali mu władzę już ugruntowaną i, co najważniejsze, skupioną w jednym ręku. Było to dużym ułatwieniem dla procesu organizacji wewnętrznej państwa. W tej dziedzinie Mieszko korzystał zapewne z różnych wzorów. Nie ulega wątpliwości, że twórcy początków państwa polskiego musieli korzystać z jakichś wcześniejszych wzorów. Wzorów tych mogła dostarczyć rodzima tradycja, o której wiemy bardzo niewiele, ale z której istnieniem na pewno musimy się liczyć. Ważny mógł być także przykład bliskiego sąsiada, potężnego sąsiada, jakim było państwo wielkomorawskie, które przecież spoza Karpat sięgało i na nasze ziemie, na ziemię Wiślan, czyli ziemię krakowską.
Można także przyjąć, że dużą rolę odegrały wzory karolińskie, które do nas docierały za pośrednictwem państwa wschodniofrankońskiego, czyli późniejszego niemieckiego. Ponieważ z kolei te wzory sięgały do tradycji antycznych, także poprzez Bizancjum, również z tym wpływem jakimś tam pośrednim możemy się w naszym wypadku liczyć. Mieszko, przejmując w spadku rozległe państwo, rozwijał i doskonalił jego organizację. Stanęło teraz przed nim trudne i ważne zadanie – wprowadzić swój kraj w krąg rozwiniętej cywilizacji europejskiej. Dochodzimy w ten sposób do rozdziału naszej historii, który nosi nazwę Chrzest Polski. Na początku panowania Mieszko stanął oko w oko wobec interesów i ekspansji niemieckiej. Postanowił znaleźć sposób współżycia z cesarstwem, a jednocześnie sojusznika szukać w Czechach, w płaszczyźnie politycznej, jak i wojskowej. Po długich dyskusjach na wzgórzu Lecha w Gnieźnie zapadła decyzja przyjęcia chrztu za pośrednictwem Czech. Przyjęcie chrześcijaństwa miało zasadnicze i wielorakie konsekwencje dla młodego państwa gnieźnieńskiego. Pisał profesor Gieisztor. Decyzji tej wymagała od dłuższego czasu strategia państwa gnieźnieńskiego, które nie mogło pozostać poza Europą chrześcijańską, a to bez wysokiego ryzyka zarówno obcej interwencji misyjnej i politycznej, jak też coraz bardziej wyraźnego zacofania kulturalnego grupy rządzącej. Pełnoprawne i w pełni urządzone państwo ówczesne musiało mieć także swój kościół, jeden ze składników swego ustroju. Tak widział zaprowadzenie chrześcijaństwa Jan Matejko. Przyjęcie chrześcijaństwa było aktem politycznym głęboko przemyślanym przez Mieszka i jego doradców. Świadczy to o ich mądrej i dalekowzrocznej polityce. Mieszko zdawał sobie sprawę, co znaczy ciągłość władzy dla młodego państwa. Chciał tę władzę umocnić. Chrześcijaństwo dawało mu w tym względzie poważną rękojmię, głosząc, że władza pochodzi od Boga, że władca jest Bożym pomazańcem, a kto występuje przeciw niemu, występuje przeciw Bogu. Z chwilą przyjęcia chrztu dzieło budowy państwa było zakończone. Doniosły fakt przyjęcia chrześcijaństwa poprzedził ślub Mieszka z księżniczką czeską Dobrawą. Chrześcijaństwo korzeniami tkwiło w wielkiej kulturze starożytnej. Dla Polski otwierał się dostęp do literatury i sztuki antycznej. Pozwalało to czerpać wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa, administracji i polityki. Nad Wisłą zapoznano się wówczas z nieznanymi dotąd technologiami budownictwa murowanego. Był to niesłychanie ważny czynnik cywilizacyjny. W katedrze poznańskiej odkryto resztki nieckowatej misy o średnicy 4 metrów. Podobną odkryto także w Wiślicy. Uważa się, że być może była to misa chrzcielna, w której dokonywano chrztu, zgodnie z ówczesnym rytuałem poprzez zanurzenie. Misa wykonana z okrzesków kamiennych wiązanych wapnem jest przykładem nowej technologii, dotąd w Polsce nieznanej, która była wówczas stosowana na zachodzie i południu Europy.
W 2 lata po chrzcie, w roku 968, rozpoczął swą pracę w Polsce pierwszy biskup misyjny Jordan. Jego siedzibą stał się Poznań. Mieszko kazał zbudować tu, obok warownego grodu książęcego, wspaniałą świątynię. Był to widomy symbol nowego porządku w państwie. Dzisiejsza katedra poznańska w niczym nie przypomina swej poprzedniczki sprzed 1000 lat. Odkryte resztki fundamentów tamtej katedry pozwoliły zorientować się w jej kształcie i wielkości. Była to pierwsza na ziemiach polskich bazylika, długa na 50 metrów, z wieżami od zachodu i półkolistą apsydą od wschodu. Odtworzony kształt budowli pozwala na stwierdzenie, że dla jej wzniesienia potrzebny był niemały zakres ówczesnej wiedzy budowlanej. Rozmach architektoniczny świątyni wskazuje, że nawiązano tu zdecydowanie i od razu do wzorów podobnych świątyń budowanych w tym okresie na zachodzie Europy. Niewątpliwym sukcesem polityki Mieszka był fakt, że tworzona przezeń organizacja kościelna nie podlegała arcybiskupstwu niemieckiemu, jak to było na przykład w Czechach. W 2 lata po przyjęciu chrześcijaństwa Mieszko doprowadził do bezpośredniej podległości swego kościoła papiestwu. Pod koniec panowania potwierdził ten fakt jeszcze raz. Z roku 991 pochodzi dokument zwany Dagome Iudex. Jest to akt nie tylko polityczny, ale i kościelny, w którym Mieszko ofiarowuje stolicy apostolskiej państwo gnieźnieńskie. Ofiarowany obszar stawał się ziemią świętego Piotra i korzystał z opieki kościoła. W ten sposób Mieszko zabezpieczał swą zdobycz podstawową, czyli własne biskupstwo, za cenę rocznej opłaty na rzecz Rzymu. Trzeba wspomnieć o sile militarnej Mieszka. Ibrahim ibn Jakub, żydowski podróżnik z arabskiej Hiszpanii, pisał: ma on 3000 pancernych, podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co 10 secin innych. Daje on tym mężom odzież, konie i broń, wszystko czego potrzebują. Wartość bojowa Mieszkowej drużyny została sprawdzona w 972 roku, w bitwie pod Cedynią. Była to pierwsza znana w dziejach zwycięska bitwa Polaków z Niemcami. W rezultacie Polska utrwaliła swe władanie na całym wybrzeżu, od Szczecina po Gdańsk. Pod koniec panowania włączył Mieszko do polskiego organizmu państwowego Śląsk z Wrocławiem i Opolem. Być może także Kraków, choć fakt ten łączą niektórzy raczej z Bolesławem Chrobrym. W katedrze poznańskiej odkryto mury okazałego grobowca. Przypuszcza się, że zostali tu pochowani Mieszko I i Bolesław Chrobry, budowniczowie pierwszego państwa polskiego. Mieszko zmarł w 992 roku. Bolesław obejmował rządy po swoim ojcu w państwie rozległym, a przecież jeszcze poszerzył jego granice. Okres panowania był burzliwy, pełen zatargów z sąsiadami. Toczyły się długie, wyniszczające wojny, ale młode państwo jednak rosło nadal i rozwijało dzieło zapoczątkowane przez Mieszka. Chrobry rządził 33 lata. Związał losy Polski z duchowym i politycznym życiem zachodniej Europy. Za czasów Bolesława każdy rycerz, każda niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub wełnianych używali płaszczy z kosztownych tkanin, a futer nawet bardzo cennych, choćby były nowe, nie noszono na jego dworze bez podbicia bisiorem i bez złotolitu. Złoto bowiem za jego czasów było tak pospolite jak dziś srebro. Srebro zaś było tanie jak słoma. I nie tylko komesowie, lecz ogół rycerstwa nosił łańcuchy złote niezmiernej wagi. Tak opływali w nadmiar pieniędzy.
Niewiasty zaś dworskie tak chadzały obciążone złotymi koronami, zausznicami, naszyjnikami, naramiennikami, złotymi wisiorami i klejnotami, że gdyby ich drudzy nie podtrzymywali, nie mogłyby udźwignąć tego ciężaru kruszców. Opowieść Galla Anonima o czasach świetności Zachrobrego jest zapewne nieco przesadzona. Świadczy jednak o tworzeniu się legendy złotego wieku pierwszego państwa. Oto denar Chrobrego z napisem Princes Polonie. Na przykładzie organizacji wewnętrznej państwa Bolesława widać rozumne korzystanie z dorobku innych. Przenoszone na grunt polski obce wzory wzbogacano własną inwencją. I tak organizacja państwa opierała się na kilku głównych siedzibach władzy. Były to stolice poszczególnych prowincji. Każda prowincja miała z kolei rozbudowaną sieć grodów. Były to ośrodki administracji lokalnej, otoczone znowu przez osady służebne. Oto części radła. Narzędzia do uprawy ziemi. Kilka podobnych przedmiotów odkryto m.in. na Ostrowie Lednickim. Lud mieszkający w osadach wiejskich trudnił się rolnictwem. Pole obsiewał pszenicą, żytem, prosem, jęczmieniem i owsem. Hodował świnie, krowy, konie, owce i pszczoły. W sadach zbierał jabłka, wiśnie, czereśnie, śliwy, a także brzoskwinie. Wolni chłopi, stanowiący przeważającą część mieszkańców ziem polskich, składali księciu daniny w naturze. Obowiązywały ich również świadczenia, na przykład w postaci robocizny przy budowie dróg, wałów i umocnień grodowych. Mieszkańcy wybranych osad, zwanych dziś służebnymi, dostarczali pracy wykwalifikowanej. O ich specjalizacji świadczą zachowane nazwy wsi, jak piekary, zduny, kowale, złotniki, szewce, kołodzieje. Daniny, służebności i produkcja rzemieślnicza szły na utrzymanie dworu książęcego, drużyny i aparatu administracyjnego skupionego w grodach. Wśród wyrobów ówczesnych rzemieślników nie brak było przedmiotów luksusowych, które znamy dziś dzięki wykopaliskom. Zasobność monarchii wczesnopiastowskiej była, jak widać, niemała. Tak już jest w historii, że wszystkie wielkie dzieła pociągają za sobą określone koszty. Budowa państwa polskiego kosztowała także. Kosztowało utrzymanie dworu książęcego, administracji, kosztowało utrzymanie siły zbrojnej, drużyny, kosztowały budowle świeckie i kościelne, które wtedy się też pojawiły u nas. Kosztowały wojny, nawet te zwycięskie, które przynosiły łup. W rezultacie koszty ponosiło najszerzej pojęte społeczeństwo. Pierwotnie wolne rody chłopskie, które przecież stanowiły olbrzymią, przeważającą większość mieszkańców ziem polskich, traciły swoją swobodę. Coraz bardziej odczuwały ciężary prawa książęcego, tak jak to później określano, te wszystkie świadczenia. Musiało to wywoływać nastroje oporu, nastroje niechęci. I rację mają chyba ci badacze, którzy przyjmują, że wielki kryzys społeczny, zwany reakcją pogańską, który wstrząsnął podwalinami Polski Piastowskiej w 30. latach XI wieku, był reakcją, był rzeczywiście reakcją na przeciągnięcie przez władze państwowe struny w czasach Bolesława Chrobrego skądinąd pełnych chwały i świetności. Przyjęcie chrześcijaństwa i zaprowadzenie nowych porządków w państwie zaznaczyło się w architekturze wznoszeniem przez Mieszka, jak i Chrobrego, zespołów monumentalnych budowli. Zespół taki stanowiła kaplica Rotunda oraz przylegające doń Palacjum, czyli Pałac Książęcy. Przykładem takiego budownictwa jest Rotunda na Wawelu,
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Okrągła kaplica z czterema apsydami. Przylegające doń palacjum nie zachowało się. Na temat pierwotnego wyglądu rotundy wśród naukowców nadal trwają spory. Kaplice władców w owym czasie, zgodnie z duchem tradycji karolińskiej, nosiły imię związane z Maryją. Rotunda wawelska nawiązywała również do owej tradycji, zarówno w wezwaniu, jak i swym kształcie. Inne rotundy z palacjami, a raczej ich resztki, zachowały się m.in. na Ostrowie Lednickim, w Gieczu i Przemyślu. Są one podobne do siebie wielkością, jak i techniką budowy. Były to obiekty konkretnie zaplanowane i zaprogramowane przez władców do funkcji religijnych i świeckich. Miały służyć nowej religii, ale przede wszystkim miały pełnić służbę na rzecz państwa i władającego nim księcia. Ważna rezydencja monarsza młodego państwa mieściła się na Ostrowie Lednickim. Centrum grodu stanowiła kaplica wraz z palacjum. Wśród naukowców od lat trwają spory co do pierwotnego kształtu całego obiektu. Natomiast nie podlega dyskusji charakter rezydencji. Miała ona wykazać ścisły związek świeckiej władzy monarszej z autorytetem nowej religii. Czas powstania budowli lednickich łączy się na ogół z epoką Bolesława Chrobrego. W trakcie realizacji zdjęć do tego filmu archeolodzy dokonali ciekawego odkrycia. Wewnątrz kaplicowej rotundy odsłonięto nieckowaty obiekt o kolistym zarysie. Być może jest to pozostałość misy chrzcielnej, takiej jakie znamy z Poznania i Wiślicy. Prawdopodobnie właśnie na Ostrowie Lednickim, między Poznaniem a Gnieznem, podejmował Chrobry w roku 1000 cesarza Ottona III. Cesarz przybył z pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha. Musimy cofnąć się o kilka lat. Jedną z inicjatyw Chrobrego było podjęcie misji chrystianizacyjnej wśród uciążliwych sąsiadów, pogańskich Prusów. Przyświecała mu w tym także idea polityczna. Chciał ich po prostu niejako przy okazji uzależnić od siebie. Biskup czeski Wojciech, który przybył do Polski, podjął się misji wśród pogan. Wyprawa w roku 997 zakończyła się tragicznie. Biskup zginął z rąk Prusów. Bolesław Chrobry wykupił ciało męczennika na wagę złota i pochował w Rzece Gnieźnieńskiej. Po licznych zabiegach przy poparciu cesarza Ottona III biskup Wojciech w roku 999 został kanonizowany. W związku z tą sprawą warto odnotować pewien ważny szczegół. Otóż wokół starań o kanonizację spisano w Rzymie żywot świętego Wojciecha. W dziele tym Bolesław Chrobry został nazwany Dux Polaniarum, czyli książę Polaków. Tak więc po raz pierwszy w dokumencie pisanym użyto nazwy Polacy na określenie ludu mieszkającego nad Wartą i Wisłą.
Było to w ostatnich latach X wieku. W trakcie tych wydarzeń, które zwróciły uwagę świata zachodniego na nasz kraj, Chrobry czynił starania o założenie w Polsce arcybiskupstwa. W roku 999, uzyskawszy zgodę papieża, cel osiągnął. Arcybiskupem gnieźnieńskim został brat świętego Wojciecha, Gaudenty. Podlegały mu biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu, a po kilku latach także diecezja poznańska. Odrębna, zależna jedynie od Rzymu, prowincja kościelna była ważnym czynnikiem dla jedności państwa i jego znaczenia w Europie. W marcu roku 1000 przybył do Polski z pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha cesarz Otto III. Wydarzenie to, o którym pisał kronikarz niemiecki Dittmar, znane jest w historii jako zjazd gnieźnieński. Relacje na ten temat zawiera także kronika Galla Anonima. Cesarz Otto przybył do grobu świętego Wojciecha. Bolesław przyjął go tak okazale, jak wypadło przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa, albowiem na przybycie cesarza przygotował prawdziwe cuda. Najpierw chówce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry na obszernej równinie, a poszczególne z osobna stojące chówce wyróżniała barwa strojów. A nie była to pstrokacizna byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze rzeczy, jakie można znaleźć na świecie. Miecze, hełmy i topory wydobyte z dna jeziora Lednickiego. Być może pamiętają wizytę cesarza Ottona III. Zważywszy potęgę i bogactwa, cesarz rzymski zawołał w podziwie. Nie godzi się takiego męża, jakby jednego spośród dostojników nazywać księciem lub hrabią, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron. I zdjąwszy ze swej głowy diadem, włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni, a za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża pańskiego wraz z włócznią świętego Maurycego. W zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię świętego Wojciecha. Oto nieliczni, niemi świadkowie zjazdu gnieźnieńskiego. Kielich, którego agatowa czara miała według legendy należeć do świętego Wojciecha. Złota oprawa jest z pewnością znacznie późniejsza. Godło władzy monarszej, włócznia świętego Maurycego. Zachowała się do dziś w skarbcu katedry na Wawelu jako jeden z najdostojniejszych symboli polskiej państwowości. Z okazji zjazdu Chrobry kazał wybić specjalną monetę z napisem Gnezdun Civitas, miasto Gniezno. Na awersie widoczny jest profil władcy. Gniezno roku 1000 niestety nie istnieje. Główny świadek zjazdu, katedra gnieźnieńska, wzniesiona jako jedna z pierwszych budowli sakralnych na ziemiach polskich, również nie przetrwała do naszych czasów. Zachowane resztki próbuje się dzisiaj rekonstruować. Fragmenty murów, choć liczą 1000 lat, mogą nam przekazać ledwie strzępek wiedzy o tamtej świątyni i jej fundatorach. Kamienie, które słyszały mowę ówczesnych Polaków. Ciekawe, jaką mowę. Przypuszcza się, że w czasach Chrobrego mówiono na naszych ziemiach językiem zrozumiałym dla całej ówczesnej słowiańszczyzny. W XII wieku mowa Czecha i Polaka w zasadzie niewiele się różniła. Wyraźne różnice pojawiają się w XIII wieku, o czym świadczy zapis w księdze henrykowskiej. Niestety, z epoki wczesnopiastowskiej nie zachowały się żadne dokumenty pisane w postaci na przykład kronik. Być może w ogóle ich nie było. Dlaczego? Otóż wraz z zaprowadzeniem chrześcijaństwa wkracza nad Wisłę łacina, która jest domeną duchowieństwa. Podobnie jak wyłączną jego domeną jest umiejętność pisania. Ale trzeba pamiętać, że duchowieństwo w Polsce na przełomie X i XI wieku to był żywioł napływowy, obcy.
Niestety, zapewne pośród nich zabrakło mnicha na miarę późniejszego Galla Anonima, który byłby zainteresowany, aby przekazać w piśmie pamięć o czasach Mieszka i Chrobrego. A szkoda. Pomnik w Gnieźnie wzniesiony w 900. rocznicę koronacji. Chrobry przez długie lata zabiegał o koronę jako niezbity dowód niezależności. Prawo przyznawania korony przysługiwało wówczas papieżowi. Wojna Chrobrego z Henrykiem II, a także zamieszki i niepokoje w Rzymie nie pozwalały na realizację zamierzeń. Wreszcie na Wielkanoc w roku 1025, na wyraźny rozkaz Chrobrego, biskupi ukoronowali go na króla Polski. Tak ten historyczny moment wyobrażał sobie Jan Matejko. Koronacja wieńczyła 33 lata rządów Bolesława. W tym czasie jego monarchia urosła do znaczącej potęgi w Europie i sięgała od Bugu po górny bieg Łaby i od Bałtyku aż po Zakarpaty. W kilka tygodni po koronacji Chrobry zmarł. Za życia wyznaczył na swego następcę nie syna pierworodnego bez pryma, jakby można było oczekiwać, lecz młodszego odeń Mieszka. Mieszko II został ukoronowany na króla Polski od razu z chwilą objęcia władzy, w 1025 roku. Jego żoną była siostrzenica Otona III, Rycheza. 5 lat po koronacji księżna Matylda Lotaryńska ofiarowała Mieszkowi kodeks liturgiczny, ozdobiony miniaturą dedykacyjną. Warto zauważyć, że jest to pierwsze dzieło malarskie związane z naszym krajem, które przedstawia polskiego króla. Miniatura powstała w Niemczech około 1027 roku. W załączonym liście dedykacyjnym Matylda pisze o starannym wykształceniu Mieszka. Chwali jego znajomość łaciny i greki. Stwierdza, że w swych działaniach jest król Mieszko prawdziwie chrześcijańskim władcą. Bóg Wszechmogący, którego zrządzeniem jesteś udekorowany diademem królewskim, niechaj sprawi twą przewagę nad wszystkimi wrogami, obdarzając cię szczodrze najdłuższym życiem i palmą zwycięstwa. Bądź zdrów. Niestety żadne z życzeń Matyldy nie miało się spełnić. W roku 1031 Niemcy i sprzymierzona z nimi Ruś, jakby w odwet za swoje porażki w walkach z Bolesławem Chrobrym, wtargnęły jednocześnie do Polski z dwóch stron. Mieszko chroni się w Czechach. Wraz z Rusinami przybywa wygnany uprzednio pierworodny syn Chrobrego, Bezprym. Popierają go możnowładcy, którzy przy silnej władzy królewskiej nie odgrywali większej roli. Stając po stronie Bezpryma, liczyli na realizację swoich ambicji. Bezprym rządzi jednak okrutnie i wkrótce ginie. Wraca Mieszko II. Usiłuje jednoczyć rozpadające się państwo. Niestety i on w roku 1034 umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Być może przyczynili się do tego możnowładcy. Jego syn i spadkobierca Kazimierz, nazwany później Odnowicielem, zaczyna swoje rządy od ucieczki na Węgry, a potem do Niemiec, zmuszony do tego znowu przez możnych. Możnowładcy chcieli obalić dynastię Piastów i zająć ich miejsce. Kandydatów do tronu było wielu. Zaczęły się więc wzajemne walki o władzę. Jednocześnie wzmagał się ruch niższych warstw społecznych przeciw coraz większym obciążeniom na rzecz państwa i kościoła. Fala wzburzenia wśród wolnych chłopów kierowała się bezpośrednio przeciw możnym. Żywa była jeszcze pamięć dawnej wolności przed zaprowadzeniem nowej wiary. Tęsknota za kultem pogańskim łączyła się z nienawiścią do ucisku ze strony państwa i kościoła. Stąd tylko krok do przekonania, że polepszeniu doli może służyć obalenie chrześcijaństwa wraz z całym nowym porządkiem. Oto rycina ruska, powstanie ludowe w Polsce.
Tak więc chaos narastał, ofiar przybywało coraz więcej. Ale to nie koniec tragedii. Miary klęski dopełnił w roku 1038 najazd księcia czeskiego Brzetysława. Inwazja wyniszczająca i krwawa była odwetem za podjętą przez Chrobrego próbę podporządkowania Czech Polsce. Miecze, groty włóczni, okucia siodeł, znaleziska z owych czasów, o których tak pisał czeski kronikarz Kosmas. Brzetysław wtargnął do polskiej ziemi owdowiałej po swoim księciu i nieprzyjacielsko ją napadł. I jak niezmierna burza szaleje, sroży się, wszystko zwala. Tak wsie rzeziami, rabunkami, pożarami pustoszył, obronne miejsca siłą zdobywał. Wtargnąwszy zaś do ich stolicy, zniszczył ją i wziął łupy. Ponadto i stare skarby przez dawnych książąt w skarbcu ukryte zrabował. To jest nieskończoną ilość złota i srebra. Podobnie i inne miasta ogniem spalił i aż do gruntu zniszczył. I gdy przybył do grodu Giecz, grodzianie oraz wieśniacy, którzy tam się schronili, nie czując się na siłach znieść uderzenia księcia, wyszli mu naprzeciw, niosąc złotą gałązkę, co było znakiem poddania się. Książę przeprowadził ich do Czech. Budowę rotundy i palacjum w Gieczu zaczęto zapewne za Mieszka II. Nigdy jednak nie dokończono tej budowli. O najeździe Brzetysława pisał również Gal Anonim. W końcu Polska, zarówno od obcych, jak i od własnych mieszkańców, takiego doznała spustoszenia, że w zupełności niemal obraną została z bogactw i ludzi. Wtedy to Czesi zniszczyli Gniezno i Poznań i zabrali ciało świętego Wojciecha. Ci zaś, co uszli z rąk wrogów lub którzy uciekli przed buntem swoich poddanych, uchodzili za Wisłę na Mazowsze. A wspomniane miasta, Gniezno i Poznań, tak długo pozostały w opuszczeniu, że w kościele świętego Wojciecha Męczennika i świętego Piotra Apostoła dzikie zwierzęta założyły swe legowiska. Prawdopodobnie w roku 1039 z pomocą rycerstwa niemieckiego wrócił do Polski Kazimierz Odnowiciel. Podwaliny cywilizacyjne położone w państwie przez jego poprzedników nie zostały całkowicie zniszczone wraz z katastrofą monarchii. Inaczej trudno byłoby nam pojąć, jak z takiego chaosu i upadku potrafił Polskę wydźwignąć. W staraniach o przywrócenie w kraju władzy i porządku popierały Kazimierza coraz szersze kręgi. Wspomagali go także cesarz Henryk III i arcybiskup koloński i jego wuj Herman, a także Jarosław Mądry na Rusi. Wszystkim zależało w ich własnym interesie, aby w Polsce zapanował spokój. Odbudowa państwa oparła się o Kraków, oszczędzony przez Brzetysława. Stolicę ze zburzonego Gniezna przeniósł Kazimierz właśnie do Krakowa, który tym samym stał się główną siedzibą dworu książęcego. Niezniszczony Kraków szybko się rozbudowywał. Przybywało nowych budowli, także sakralnych. Między innymi rozpoznane fragmenty tzw. pierwszej katedry na Wawelu pozwoliły odtworzyć zarys trójnawowej bazyliki. Była ona wzorowana na katedrach wczesnoromańskich, spotykanych głównie na obszarach saskich. Zwraca uwagę dekoracja wstęgowa na fragmentach zachowanych kolumn. Nie ma pewności, czy metryka tej katedry sięga czasów wcześniejszych, czy też wiąże się z panowaniem Kazimierza Odnowiciela. Natomiast już wiadomo, że nie jest to najstarsza katedra na Wawelu. Ostatnie badania odkryły ślady jeszcze starszej podobnej budowli. Na wyniki trzeba jednak poczekać. Kraków za Odnowiciela stał się przejściowo także siedzibą arcybiskupa przybyłego z Nadrenii. W ślad za nim ciągnęli duchowni. To oni zapewne przywieźli do Krakowa księgę kazań na okres postu. Księga ta bogato zdobiona powstała we Francji jeszcze w VIII wieku.
Nie pozwolono nam niestety filmować z oryginału. Stąd z konieczności blada reprodukcja czarno-biała. Po przeżytym wstrząsie odbudowywały się również grody. Kazimierz Odnowiciel nawiązał do systemu stworzonego przez pierwszych Piastów. Odtworzył sieć grodów, które znowu stały się ośrodkami administracji. Wokół niektórych grodów tworzyły się zaczątki osad miejskich. Arabski geograf Al-Idrizi jako cechę szczególną wczesnośredniowiecznych miast polskich podał ich ciasną zabudowę. Prace archeologów w pełni to potwierdziły. Domy były niewielkie, budowane z drewnianych bali w kwadracie o boku do 4 metrów. Na tej powierzchni żyła cała rodzina. Na jednego mieszkańca przypadało nie więcej jak 5 metrów kwadratowych. Zaludnienie miast w Polsce wahało się wówczas od 500 do 1500 mieszkańców. Jedynie takie grody jak Kraków, Gniezno czy Wrocław liczyły po kilka tysięcy. Szacuje się, że w całej Polsce w XI wieku żyło około 1 000 000 mieszkańców. Panowanie Kazimierza wypełniły zabiegi o restaurację aparatu państwowego, o odbudowę niezawisłej organizacji kościelnej, a przede wszystkim o odzyskanie utraconych ziem, co w dużej mierze mu się udało. W roku 1047 odzyskał w walce Pomorze i Mazowsze, a w roku 1050 odebrał Czechom Śląsk i przyłączył na powrót do Polski. Kazimierz zmarł w 1058 roku, w wieku 42 lat. Nie zdążył doprowadzić do końca dzieła odbudowy. Między innymi nie zdołał odzyskać korony utraconej przez Mieszka II w czasie wewnętrznych zamieszek. Syn Kazimierza Odnowiciela, Bolesław, nazwany później Śmiałym albo Szczodrym. Za jego sprawą została odzyskana korona Piastów. Początkowo nic nie zapowiadało tragicznego końca. W polityce zewnętrznej Bolesław Szczodry był sojusznikiem papieża Grzegorza VII w jego konflikcie z cesarzem Henrykiem IV. Konflikt ten, jak wiadomo, zakończył się klątwą papieską i pokutniczą wędrówką cesarza do Canossy. Poza tym Bolesław wdał się w wojny z sąsiadami. Wojował z Czechami, wtrącał się w wewnętrzne sprawy Rusi i Węgier. Natomiast w polityce wewnętrznej konsekwentnie zmierzał do utrzymania całej władzy w jednym ręku. Koronacja Bolesława II w roku 1076 była nie tylko symbolem niezależności wobec Niemiec, o co cały czas zabiegał, ale była również widomym wyrazem wzmocnienia jego prestiżu w państwie, a to już nie wszystkim się podobało. Bolesław Śmiały doprowadza do końca reorganizację kościoła. Powstaje biskupstwo w Płocku. Poszczególne stolice biskupie otrzymują opactwa benedyktyńskie. Fundacje te miały spełniać również cele państwowe. Z tych klasztorów wywodzili się bowiem odpowiednio przeszkoleni ludzie, zdolni poprowadzić kancelarię królewską, kierować administracją wewnętrzną i brać udział w misjach dyplomatycznych. Opactwo benedyktyńskie w Mogilnie zostało ufundowane około 1065 roku. Zachowało się tu sporo oryginalnych rozwiązań architektonicznych. Najciekawsza jest krypta zachodnia w podziemiach kościoła z najstarszym u nas wnętrzem sklepionym. Architektura budowli nawiązuje do współczesnych XI-wiecznych wzorów znad Dolnego Renu. Thank you.
opactwo benedyktyńskie w Tyńcu koło Krakowa. To również ślad działalności fundacyjnej Bolesława Śmiałego. Z pierwotnej budowli zachowała się ściana z portalem i resztki filarów. Oryginalne podwójne głowice pochodzą z kolumienek arkad krużganka tynieckiego opactwa. Sakramentarz tyniecki. Najciekawszy zabytek z pierwszego wyposażenia opactwa. Ozdobiony pięknymi miniaturami powstał około 1060 roku w Kolonii. Podczas badań archeologicznych w grobach pierwszych opatów odkryto m.in. złotą patenę i złoty kielich. Jest to jeden z dwuromańskich złotych kielichów zachowanych w Polsce. Odkryto też fragmenty opackiego pastorału. W tym nodus ozdobiony wizerunkami fantastycznych zwierząt. Nowa romańska katedra na Wawelu to również fundacja Bolesława Śmiałego. Jednak w ostatecznym kształcie Bolesław już nie mógł jej zobaczyć. Zadecydowało o tym dramatyczne wydarzenia pod koniec jego panowania. W dążeniu do wzmocnienia władzy Bolesław Szczodry natrafił na opór ze strony wielmożów, w których znaczenie stale wzrastało. Silna pozycja władcy nie była bowiem po ich myśli. Zapewne uknuli spisek przeciw królowi, w który był zamieszany jeden z możnowładców ze stanu duchownego, biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa. Na niego skierował się gniew króla. I tu Bolesław popełnił wielki błąd polityczny. O zdradę oskarżył biskupa, a więc postać na bardzo wysokim stanowisku w państwie. Zbyt wysokim. Biskup został skazany na ćwiartowanie, a wyrok wykonano natychmiast. Elita możnowładcza poczuła się zagrożona. Wybuchł otwarty bunt przeciw królowi. Bolesław uszedł na Węgry. Wkrótce jednak tam zmarł. Przypuszcza się, że przyczynili się do tego ludzie nasłani z Polski. Następcą na tronie miał być jego syn Mieszko, ale i on wkrótce po powrocie do ojczyzny został otruty. Wypadki roku 1078 komentował Gal Anonim. Jak doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo by o tym mówić. Tyle wszakże można powiedzieć, że sam będąc pomazańcem, nie powinien był drugiego pomazańca karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swoich praw. Był to początek klęski i upadku odnowionej monarchii. O zwycięstwie mogli mówić tylko możni, którzy właśnie rozpoczynali nowy rozdział historii kraju. Polska utraciła koronę na ponad 2 stulecia.